No słuchajcie, otwieramy dzisiaj kolejny etap rozwoju naszej firmy. Bardzo fajny i taki ważny dzień. Wybudowaliśmy fabrykę, de facto podwoiliśmy powierzchnie produkcyjne dla fabryk grupy. Dla nas bardzo ważny taki etap rozwoju, ponieważ sami już widzieliście, że się dusiliśmy w tej przestrzeni, która była i musieliśmy taki kolejny krok wykonać. Jest to na chwilę obecną zakończenie budowy zakładu numer 1, czyli tego zakładu, który powstał w tym miejscu. Natomiast wcale to nie oznacza, że jest to ostatnia inwestycja, jaką żeśmy poczynili. Chciałbym wszystkim podziękować, tak? Chciałbym podziękować ludziom, którzy tu bezpośrednio się zaangażowali w przygotowanie tej imprezy, ale chciałbym podziękować przede wszystkim naszym pracownikom za te prawie 2 lata pracy w tym COVID-zie, w całym tym takim zwariowanym czasie, kiedy trzeba pracować dużo więcej. No i też chciałbym podziękować tutaj przedstawicielom, panu prezesowi Mariuszowi Cizio z firmy MKL. Zapraszam tutaj do nas na środek. Teraz jakby znaleźliśmy partnera, który tą halę postawił rzetelnie, terminowo, naprawdę bardzo porządnie. Będzie to firma, dla której jakby będziemy wystawiali wszędzie porządne referencje, ponieważ w takich czasach taki partner jest naprawdę bardzo wskazany. Tu wręczamy jakby panu oficjalne referencje jakby od nas, od firm. My te referencje jakby też rozpropagujemy. No i dziękuję, że tak powiem, za współpracę i mam nadzieję, że nie ostatni raz, że tak powiem. Dziękujemy wam tą imprezą za te 2 prawie trudne lata w COVID-zie. Mamy nadzieję, że dalej będzie dobrze. Mamy dosyć dużo fajnych pomysłów i zapraszam, że tak powiem, do części już nieoficjalnie.